Wysportowani, odważni, wytrzymali i celni, żeby nie powiedzieć celujący, z Polski przybyli walczyć o prymat sprawnych jak kadeci. To już 14 raz pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Stowarzyszenia Polska Świat młodzież rywalizuje w konkurencjach o profilu wojskowym. Uczniowie liceum imienia Tadeusza Kościuszki z Bielska-Białej na poligonie bywają kilka razy w tygodniu. Zresztą ich zachowania kształtują instruktorzy wojskowi i policyjni. Przybyli goście. Często sprawdzą się tu po raz pierwszy. Jak było? Bardzo dobrze. To dla nas zaszczyt, że na obiektach 18 Batalionu realizowane są zawody, które powolutku sięgają rangi ogólnopolskie. Zawody sportowo-obronne, sprawni jak kadeci, uważam za otwarte. I się zaczęło. Cztery konkurencje i cztery grupy. Zaczynamy od strzelania. Cały tor liczy 10 strzałów, więc teoretycznie rzecz biorąc macie w zapasie 8 kulek. Dopóki raz strzelacie, tarczy, dopóki nie upadnie. Do tarczy możecie ostrzelać ją ile chcecie razy, tyle że dwie najlepsze przestrzeliny będą się liczyć. Mamy taką grupę, co codziennie, co tydzień strzelamy się w lasku u nas replikami broni. Na przykład berety, pistolety, snajperki, AK. Należy do Związku Strzeleckiego, więc już mieliśmy organizowane różne zajęcia ze strzelania. Ja nie jestem tutaj dla strzelania, tylko dla pierwszej pomocy. Oto sanitarka wojskowa, a w namiocie jest już ranna osoba, którą musimy uratować. Szybka akcja i jak widać szybkie ozdrowienie. Czy czujesz się już dobrze? Tak, bardzo. W gorszym stanie był już Fantom, zwany Fantomasem. On nie wykazywał żadnych funkcji życiowych. Cztery pierwsze minuty są najważniejsze. Dlaczego? Po czterech minutach zaczynał bez tlenu, zaczyna obumierać mózg. Druga dwoma palcami za ten i odchylamy go do tyłu. Jego też udało się uratować. Tomasz przygotowywał się do tego egzaminu w pozycji embrionalnej. Skupienie przed tym, przed akcją? W tym przypadku wzrost nie ma znaczenia. Nie, raczej nie. W Małpim Gaju jest już nieco inaczej. Rozumiem, że nie było łatwo. No nie było. Co takiego sprawiło najwięcej trudności? Może skok. Skoki między tymi pałkami. Najgorzej jest przy tej ścianie, bo już człowiek traci oddech, ciężko się oddychać. Jeszcze trzeba przeskoczyć. Żeńska część obserwatorów jest zgodna. Jest to podziwiać. Też nie. A teraz bombowa dyscyplina. No, może trochę przesadziłem. Chodzi tu o rzut granatem. Zawleczki są wyciągnięte? Tak, wyciągnięte, wszystko jest gotowe. No. Niby ten granat taki lekki, ale tak ciężko się tym rzuca. Ciężko trafić w tą oponę, żeby zdobyć 3 punkty. Nawet fajny. Zmęczeni trudami bojowymi zawodnicy, a jakże, mogli zasmakować wojskowej grochówki. Zaskoczeniem była przycumowana do łąki łódź żaglowa. Węzły pozwalają lepiej zawiązać sznurówki, żeby się nie rozwiązywały, a poza tym żeglarstwo daje, w sensie patent żeglarza, daje dodatkowe punkty przy ubieganiu się do szkół wojskowych bądź policyjnych. Nieopodal Santorini rozwiązywano zatem zagadki iście gordyjskie. Thank you.
Ale jak? Jej. Jest systematycznie szkolony i z jednym psem pracuje zawsze tylko jeden policjant. Czas na podsumowanie. Wyniki zostały zliczone. W klasyfikacji generalnej wśród gimnazjów pierwsze miejsce zajęło gimnazjum nr 1 imienia generała broni Stanisława Maczka z Jaworza. Drugie miejsce gimnazjum nr 6 imienia Orląt Lwowskich z Bielska-Białej. Trzecie gimnazjum publiczne w Suszcu. Wśród dziewczyn na pierwszym miejscu triumfowała Magdalena Pastor z gimnazjum imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Świnnej. Druga była Martyna Kolczyk z gimnazjum Wilgocie, a trzecia Daria Schabikowska z gimnazjum nr 7 w Bielsku-Białej. Wśród chłopców jedynka to Michał Pasterny z gimnazjum nr 1 imienia generała broni Stanisława Maczka z Jaworza. Drugi był Tomasz Strzelczyk z gimnazjum imienia Juliana Fałata z Bystrej, a trzeci Łukasz Konieczny z gimnazjum w Trzebini. W klasyfikacji generalnej starszych pierwsze miejsce zajęło liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej, drugie powiatowy zespół szkół nr 2 imienia Karola Miarki w Pszczynie, a trzecie technikum komunikacyjne nr 25 w Krakowie. A indywidualnie wśród dziewczyn Ksenia Łaciak, Agnieszka Woźniak i Klaudia Bułka z liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki. W męskiej grupie zwyciężył Adrian Siekielski z liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki, drugi był Jakub Surmacz z technikum komunikacyjnego nr 25 w Krakowie, a trzeci Krzysztof Dźwig z liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki. Kadetem to jest być pięknie, naprawdę to jest świetna sprawa. Dużo wysiłku fizycznego, wiadomo. No ale taka szkoła, taki zawód. Jako kobieta w wojsku myślę, że sobie poradzę i tak samo jak mężczyźni myślę, że będziemy tam pasowały. Potencjał do klas mundurowych, wojskowych czy policyjnych jest ogromny, patrząc po zaangażowaniu i sprawności fizycznej. Myślę, że no, nadają się, jeszcze ich podszkolimy.